Nie muszę Państwu mówić, jaki to jest trudny moment. Pożegnać kogoś, kto z jednej strony był zasłużony dla polskiego państwa, dla ludzi, działał na co dzień w sferze polityki, działalności społecznej, ale z drugiej strony był także po prostu zwykłym człowiekiem, którego się znało, którego się spotykało na co dzień, z którym dzieliło się troski, z którym razem pracowało się. Była pani poseł Jolanta Szczepińska i była po prostu Jola. Ale to bardzo długa historia, która zaczęła się na długo, 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 zanim ja miałem ten zaszczyt i przyjemność, że mogłem poznać najpierw panią poseł Jolantę Szczepińską, a po kilku latach wspólnej działalności politycznej po prostu Jolę. Jak powiedziała do mnie kilka dni temu pani Zofia Romaszewska z uśmiechem na twarzy, takim błogim, bo pamiętam, jak przyszła do nas do biura interwencyjnego KOR. Wyglądała jak dziewczynka. Ja przyszła i powiedziała zdecydowanym głosem, że chce pomagać ludziom. Była pielęgniarką. Nie tylko z wykształcenia. Wszyscy wiedzą, że aby być dobrą pielęgniarką czy pielęgniarzem, przede wszystkim trzeba mieć powołanie. Powołanie do służby drugiemu człowiekowi, do oddania drugiemu człowiekowi, często bez reszty. Ona to powołanie miała. I ona do tej służby przystąpiła i zawodowej, właśnie decydując się na ten, a nie inny zawód, i także w tym życiu pozazawodowym, w życiu służby bliźniemu, Bogu i Polsce. I służyła tak w czasach, kiedy nie było to dobrze widziane, a wręcz zakazane. Wielu ludzi wspomina, że za swoją działalność podziemną, za swoją działalność w Solidarności, za służbę drugiemu człowiekowi była prześladowana, była bita, zatrzymywana, aresztowana. Nigdy się nie ugięła. Zawsze robiła swoje. To, co uważała za ważne, za stosowne i za potrzebne. Była zawsze taka. Do samego końca. Poprzez swoją pomoc w ramach biura interwencyjnego, poprzez swoją służbę w Solidarności, tworzenie jej struktur tu w Słupsku, poprzez swoją pracę pielęgniarki w Szpitalu Koszalińskim Wojewódzkim, w Szpitalu Słupskim Wojewódzkim, poprzez swoją pracę w Solidarności, poprzez ujawnienie się w 1987 roku jako działaczka Komisji Koordynacyjnej. Nigdy się nie bała. Zawsze była niezwykle odważna. I w Solidarności, i w obliczu choroby, i w obliczu śmierci. Odwagę i godność zachowała do samego końca. Niektórzy czasem nawet mówili, że brała sprawy zbyt poważnie. Ale pani poseł Jola brała poważnie te sprawy, które były poważne i które wymagały powagi. I była nieustępliwa w swoim dziele, którego się podjęła, i była nieustępliwa w pomocy drugiemu człowiekowi. Wszyscy ci, którzy ją znali i żegnali ją w tych ostatnich dniach, doskonale to wiedzą. Wiedzą to nawet jej na co dzień dawni oponenci polityczni, którzy mieli inną wizję, inne poglądy niż ona. Szanowali to i dali temu wyraz w ostatnim czasie, za co im z całego serca dziękuję. Ja także dziękuję pani poseł, dziękuję Joli za jej piękne życie, ale przede wszystkim dziękuję jej za jej służbę dla Polski i dla ludzi, za wszystko to, co zrobiła na przestrzeni tych lat swojej służby w Solidarności, tych lat swojej służby poselskiej, ostatnich prawie 15, kiedy w czwartej kadencji po raz pierwszy objęłam mandat w 2004 roku po Wiesławie Walędziaku,
Potem już była posłem nieprzerwanie, aż do 8. kadencji obecnej. Cały czas służąc ludziom, wiceprzewodnicząc komisją zdrowia, łączności z Polakami za granicą, regulaminowej. To była jej służba. Obok służby zwykłemu człowiekowi na co dzień, obok służby w biurze poselskim, obok zainteresowania ważnymi sprawami ludzkimi i państwowymi, zawsze była na nie ogromnie wyczulona. Służyła w zasadzie do ostatniego dnia. Mam nadzieję, że to wielkie dzieło jej życia nigdy nie zostanie zapomniane. Mam nadzieję, że będzie kontynuowane poprzez jej następców, także tych politycznych, bo z pewnością wytyczyła tutaj, działając w Słupsku na Pomorzu, taką ścieżkę, którą warto dalej wędrować. Szanowna pani poseł, droga Jolu, dziękujemy ci za twoje piękne życie, życie służby dla Rzeczypospolitej, życie służby dla drugiego człowieka. Spoczywaj w pokoju.